Dzień dobry, Piotr Tolko, witam. To nasz przegląd najważniejszych informacji Radia Szczecin. Zapraszam na RS News. Pomóżmy pogorzelcom z ulicy Mechanicznej w Szczecinie. We wtorkową noc wybuchł tam pożar domu. Jedna osoba nie żyje, 6 zostało rannych, a rodzina z 5 dzieci straciła dosłownie wszystko. Sąsiedzi, internauci oraz pobliska szkoła organizują zbiórkę. Możecie przekazywać najpotrzebniejsze rzeczy, na przykład ubrania czy też meble. Kierowcy, czekają Was utrudnienia w dwóch ważnych miejscach w centrum Szczecina. Już od piątkowego wieczoru zamknięte będą Wały Chrobrego, ulice Zygmunta Starego i Szczerbcowa, a w niedzielę organizacja ruchu będzie zmieniona także w rejonie ulic Moniuszki, Szymanowskiego i Ogińskiego. To wszystko z powodu weekendowych imprez, jarmarku skandynawskiego, parady zabytkowych samochodów i pikniku pod platanami. Zawsze aktualne informacje drogowe na antenie Radia Szczecin w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Ze Szczecina do Warszawy pojedziemy pociągiem w 4,5 godziny. Takie są obliczenia PKP Intercity. Szybciej do stolicy pojedziemy po zakończeniu remontu torów, czyli w roku 2022. Pociągi mają osiągać prędkość 160 km na godzinę. Dziś m.in. w związku z prowadzonymi remontami podróż ze Szczecina do stolicy zajmuje aż 7 godzin. Dach na stadionie szczecińskiej Pogoni znika. Wykonawca przebudowy rozpoczął demontaż zadaszenia nad trybuną południową, a konkretnie nad sektorami 4 i 5. Przy Twardowskiego trwa też rozbiórka trybun. Dwie nowe mają być gotowe za rok, a cała inwestycja zakładająca przebudowę stadionu i budowę centrum szkolenia dla juniorów ma być zakończona w 2022 roku. W Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl oczywiście jak zawsze nasze najnowsze, najważniejsze wiadomości. W dzisiejszym RS News to wszystko. Do zobaczenia.